Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Czerwony Korsarz. Jesteśmy na zlocie starych żaglowców Próchno i Dza. A mamy tutaj też ekipę gdańskiego klubu płetwonurków Neptun, które posiada swój samochód i sprzęt ratowniczy, poszukiwawczy. O, proszę bardzo, co pani tu ma za sprzęt? Może pani pokaże się z tym sprzętem. Tutaj mam cały komplet sprzętu, w którym będę za niedługo schodziła do wody. Wchodzi pani w tym do wody, tak? Tak. I co, nie zimna woda? Przecież zimno dzisiaj. Nie lubi pani takiej ciepłej, tylko woli pani zimno. Jest człowiek przyzwyczajony. Nurkujemy w każdych warunkach. W skafandrze, tak. A, skafandr jest ciepły. I w tym skafandrze jaka temperatura, jakie się w nim jest? Podobno jest 11 stopni dzisiaj. Woda, tak, ale w skafandrze ile to się ma? Jak ten skafandr? To zależy, jak skafander. Czy jest... Tak, są suche, mokre, także zależy. A pani idzie w suchym do wody dzisiaj? Ja w mokrym. Mokrym. Pani woli na mokro. Rozumiem. Mokre jest lepszy dla pani. A suchy to co? Nie służy pani? Nie, ja... Na cerę źle działa. Rozumiem. Nie mam takiego sprzętu. Nie ma pani takiego jeszcze. Jeszcze się nie robiła. No, rozumiem. A co tu my mamy? Tutaj mamy grupa poszukiwawcza. Tutaj może pan się przedstawi teraz. Moje nazwisko Rzeszot, jestem prezesem gdańskiego klubu płetwonurków. Pan jest taki duży, cholera. Ja jestem taki nie duży, mogę tak pana urosł, tu załapać. Tak trochę. No. Tutaj mamy wóz zabezpieczenia nurkowego Ortola Nel. Jest to samochód wyposażony w komorę dekompresyjną. Komora dekompresyjna. Tak. Co, do czego jest nas służy? Samochód ratowniczo zabezpieczający, czyli jeżeli mamy jakieś różnego rodzaju treningi, ćwiczenia, jest to wóz, który jest na miejscu i w razie wypadku nurkowego od razu nurka, wtedy jesteśmy w stanie zaopatrzyć i sprężyć na tą głębokość, na której głębokości nastąpił wypadek. To jest jedno jego zadanie podstawowe. Drugie zadanie podstawowe, jesteśmy w stanie zrealizować tak zwane nurkowania suche, treningowe w komorze dekompresyjnej na daną głębokość, na jaką załóżmy dany nurek chce sobie zejść. Czyli komora służy do ćwiczeń. Tak, też. Ona symuluje tak naprawdę symuluje warunki, które są pod wodą, jeśli chodzi o ciśnienie. Mhm. To możemy spokojnie tutaj zasymulować oraz spełnia funkcję ratowniczą, jeśli chodzi o wypadki nurkowe, które się zdarzają. Się zdarzają pod wodą. A jakie się zdarzają wypadki? No, na przykład awaria sprzętu i nurek zbyt szybko wynurzy się na powierzchnię. Wtedy taki nurek musi trafić jak najszybciej do komory dekompresyjnej. Dlaczego? Ze względu na to, że zgodnie z prawami fizyki gazy pod odpowiednim ciśnieniem rozpuszczają się w cieczach. Więc jeżeli proces wychodzenia na górę, czyli dekompresji, jest zbyt szybki. Za szybko się wynurza. Tak, za szybko się wynurza. W tym miejscu nasz organizm fizjologiczny nie jest w stanie wydalić tego gazu przez układ oddechowy i w całym ciele następuje wytrącenie się pęcherzyków gazu w organizmie. No jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że takie pęcherzyki... Rozrywa człowieka. Może nie rozrywa, ale one bardzo lubią się łączyć. Z kim się łączą? Z czym się między łączą? Sobą. No i sobą. Jeżeli kilkaset takich pęcherzyków, to są mikropęcherzyki, połączyć do kupy i stanie gdzieś w aorcie, no to mamy problem z krążeniem. Rozumiem. Dobrze, może jeszcze ja też tutaj zapytam się, Czerwony Korsarz, no czasami nurkuję, ale bez sprzętu, jak muszę. Generalnie chciałem się zapytać o sprawę powodów. Przecież nurkowie wiedzą, że mogą się, że nie mogą się tak szybko wynurzać. To dlaczego oni się tak szybko wynurzają? Może pan powiedzieć, co się dzieje? Czasami jest awaria sprzętu, czasami różnego rodzaju problemy są natury fizjologicznej, natury psychicznej. Panika, więc no niektórzy czasami popadają w panikę i w drodze ucieczki po prostu zapominają o podstawowych zasadach. Panika. No i niestety wtedy dochodzi do wypadków nurkowych. Bardzo często dochodzi z przyczyny awarii sprzętu, tak? Czyli techniczna sprawa. Nurkuje człowiek, tak, ale trzeba mieć po prostu świadomość tego, że wszystko może się zepsuć, tak? Rozumiem. Sprzęt, mimo to, że jest serwisowany, przeglądany, też czasami ulega awariom. Jeżeli ktoś nurkuje profesjonalnie, jeżeli ktoś nurkuje technicznie, cały czas ćwiczy różnego rodzaju takie sytuacje awaryjne pod wodą. I tak człowiek jest bardzo rzadko, że tak powiem, zaskakiwany różnymi awaryjnymi sytuacjami. Gorzej troszeczkę z nurkowaniem rekreacyjnym, czasami niektórzy po prostu zapominają, no i wtedy mamy bardzo dużo wypadków nurkowych, na przykład na najgłębszym jeziorze w Polsce, Hańcza. Dość dużo nurkujących i bardzo dużo wypadków nurkowych. Dlatego też i w naszym klubie powołaliśmy sekcję, grupę poszukiwawczo-ratowniczą, która dysponuje sprzętem i pływającym, i ratownictwem. Się zajmujemy nurkowym, ewakuacją ludzi z terenów zalanych,
Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną oraz z innymi jednostkami ochrony na wodzie, ratownictwa wodnego i po prostu działamy, tak? No działacie, ja wiem, bo ja byłem u Was na 50-leciu klubu Onegdaj, bo mieścicie się tam, gdzie siedziba jest Fundacji Gospodarczej Bezrobotnych Sław Polwona Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz, czyli tam, gdzie my mamy biuro i na tym samym korytarzu zresztą, także my się znamy. A ile działa ten Wasz klub? Jak mówiłem, 50 lat, ale ile jakichś takich różnych sukcesów, dokonań, może coś Pan tym się pochwali? To znaczy, bo stowarzyszenie Wasze. Klub generalnie istnieje 58 lat. Jeśli chodzi o nasze sukcesy, dokonania, jest to bardzo duża liczba wyszkolonych ratowników, wyszkolonych nurków. Szkolimy nurków zgodnie z przepisami Federacji SIMAS. Jest to, jeśli chodzi o nurkowanie rekreacyjne, federacja, która ma najbardziej rygorystyczne przepisy. Ale wojskowych też podobno. Wojskowych też szkolimy nurków. I zajmujemy się generalnie szkoleniem też dzieci i nauki pływania, jeśli chodzi o naukę pływania. Cały czas szkolimy bardzo dużą ilość dzieci, obecnie to jest ponad 60 dzieciaków. Uczymy pływać, z czego znaczna część, jak dorośnie, zostaje członkami klubu i rozpoczyna przygodę z nurkowaniem. Organizujemy różnego rodzaju meetingi, wyjazdy nurkowe. Propagujemy zwiedzanie podwodnego świata i przede wszystkim robienie tego bezpiecznie. Dobrze, ja często tam do Was zaglądam, ale w sezonie to Was w ogóle nie ma, zamknięte, no, macie drzwi. Tak, tak, rozumiem. A gdzie Wy wyjeżdżacie? W Polsce czy za granicę też? To znaczy, do ciepłych akwenów. Do ciepłych akwenów też wyjeżdżamy, natomiast jest to ze względów finansowych utrudnienie, bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego, utrzymujemy się z 1%. Z 1% i z tego, co sami... Co, da się z tego działać? Jak to wygląda? Jakoś się da działać. No, zarabiamy i próbujemy pozyskiwać jakiegoś różnego rodzaju środki. A działalność gospodarczą prowadzi Wasze stowarzyszenie? Nie, niestety nie prowadzi. Jesteście non-profit. Jesteśmy non-profit. Więc jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to są ograniczone. Natomiast na co dzień nurkujemy na terenie Polski, naszych Kaszub, Zatoki. Współpracujemy z innymi klubami nurkowymi, wymieniamy się doświadczeniami. Czy też prowadzicie poszukiwania topielców? Tak. Też, tym się zajmuje grupa poszukiwawcza ratownicza, współpracująca z Państwową Strażą Pożarną. W związku z tym, że dysponujemy bardzo specjalistycznym sprzętem, są jednostki to ciężkie, więc jesteśmy w stanie tak naprawdę od wyciągnięcia jachtu z wody, gdzieś na głębokim akwenie, po poszukiwanie topielców na akwenach płytkich. No to dziękuję Panu za te informacje. I myślę, że no warto podjąć jakąś współpracę z Fundacją Słapo, przy której działa Bractwo Pirackie Rzeczpospolitej Polskiej. Może Pan podejdzie tu. Dziękuję bardzo. Ahoj. Ahoj. No to dziękujemy.